Szanowni Państwo, właśnie ku końcowi mamy dzisiejszy finał, 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniążki są już pakowane w bezpieczne koperty, które następnie będą pakowane do worków jutowych i w asyście naszych panów ze Straży Miejskiej odwiezione do Sztabu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Kwota, jaką zebraliśmy w tym roku, to 42 681,26 zł. Czy jest to kwota duża? Myślimy, że biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną, myślimy, że jest dobrze. W tamtym roku zebraliśmy dwa razy więcej, ale było nas dwa razy więcej wolontariuszy, jak również nie było takiej możliwości wpłacenia pieniążków online. Myślę, że bardzo duża część naszego społeczeństwa zasilało zarówno aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak również wpłacało na konto i wysyłało SMS-y. Nasza gotówka w tej kwocie 42 681,26 zł. Uważamy, że naprawdę jest, możemy się nią poszczycić. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy Państwu za hojność. Jeśli porównamy finał tamtegoroczny i tegoroczny, zauważyliśmy pewną różnicę. Jest o wiele, wiele więcej banknotów niż monet, co świadczy o dużej szczodrości naszych mieszkańców. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Szkole Podstawowej w Bogdanowicach. W naszej szkole dzisiejszego dnia obchodzimy 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Klasy 1-3 i przedszkolaki kwestowały dzięki uprzejmości pana starosty Głubczyckiego Piotra Stoczyńskiego, ale równocześnie też miały pokaz pierwszej pomocy, ponieważ my od wielu lat uczymy dzieci, jak ratować życie, a sprzęt, którym dysponujemy, właśnie zyskaliśmy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I myślę, że ta umiejętność, którą przekazujemy najmłodszym, przydaje mi się w dorosłym życiu, bo czego się Jasiu nie nauczy, to Jan nie będzie umiał. Na dzisiejszym spotkaniu dzieci miały możliwość kwestowania tradycyjnie, ale mamy też nadzieję, że to zachęci rodziców i wszystkich innych mieszkańców do kwestowania w wersji elektronicznej, bo możemy wysyłać SMS-y, możemy poprzez karty elektroniczne kwestować. Mamy nadzieję, że pomimo tego, że jest czas pandemii, to jednak wesprzemy ten szlachetny cel i dzieci, które potrzebują naszej pomocy, tą pomoc otrzymają. Dobra, dobra. 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 Niech puste tam nie będzie. Kadr nie wchodzi. Aj, to teraz Piotrek, teraz ta twoja skarbonka tu teraz nabierze mocy. Kartę no. Zmieniam momentu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu głubczyckich motocyklistów, którzy tak samo chcieli pomóc w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także dziękujemy również i pozdrawiamy wszystkich. Dzień dobry, witamy wszystkich w telewizji Pogranicze. Dzięki panu Marianowi mamy okazję i pretekst, żeby się spotkać pod ratuszem, a między innymi też dołączyć się do wszystkich grających w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dokładamy się jako motocykliści głubczyccy do tego szczytnego celu, dlatego że też, że nikt nie wie, kiedy będzie potrzebował takiej pomocy. Zapraszamy, dziękujemy. Witam serdecznie, dzisiaj robimy zbiórkę pod głubczyckim ratuszem. Mamy tutaj pana starostę Piotra Soczyńskiego i zbieramy na Wielką Orkiestrę Siema. Gramy do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Brawo! Brawo! Dobra, będzie.
Miło nam poinformować Państwa, że wśród głupczyckich motocyklistów mamy również grupę Morsów, która 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczciła właśnie w ten oto sposób. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym była ta ogólnopolska, ale też i jak podają media ogólnoświatowa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Cel był bardzo szczytny, bo przecież to jest wspomaganie naszych szpitali, wyposażenie na tych oddziałach noworodków i dzieci, tych najmłodszych naszych mieszkańców, naszego kraju. Więc jak powiedziałem, cel bardzo szczytny. U nas w naszej gminie, w naszym powiecie też ta akcja się odbyła. Ja niestety nie mogłem być z powodów osobistych na zakończeniu i nie mogłem podziękować. Dlatego też z tego miejsca teraz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, wszystkim wolontariuszom, którzy kwestowali, a także wszystkim tym, którzy złożyli datek na Wielką Orkiestrę. Myślę, że to naprawdę dobrze będzie służyło przede wszystkim tym naszym najmłodszym. Oby ich, tych chorych naszych dzieci było jak najmniej, ale jeżeli już się tak zdarzy, to żeby one miały odpowiedni sprzęt, były otoczone odpowiednią opieką. Wiadomo, że tutaj posiadanie tego sprzętu najwyższej jakości jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Dzień był naprawdę trudny, bo było dość, był mróz, mamy zimę wreszcie, zresztą oczekiwaliśmy jej, ale tak jak tutaj widziałem, bo tyle zdążyłem do puszki pod ratuszem naszym harcerzom rzucić ten datek, no akcja przebiegła sprawnie, chociaż w tych, tak jak powiedziałem, trudnych warunkach. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, a także wszystkim darczyńcom. Szanowni Państwo, jakiś czas temu za pośrednictwem naszej telewizji informowałem Państwa o przebiegu szczepień na terenie naszej gminy. Zgodnie z takim jakby domówieniem się z panem dyrektorem Jakubowskim z naszego szpitala, wybraliśmy salę pod Aniołem w naszym ratuszu na miejsce tych szczepień. To zostało podane do tak jakby ogólnej wiadomości. Niestety, Szanowni Państwo, my zakładaliśmy, że tych szczepionek będzie wtedy 210 tygodniowo i wtedy był potrzebny większy obiekt, czyli ta sala pod Aniołem. Na dzień dzisiejszy tych w naszym szpitalu tych szczepionek jest 30 tygodniowo. Wiemy, że są w skali całego kraju problemy z dostępem do tych szczepionek i na razie szpital swoimi własnymi środkami, siłami szczepi właśnie w szpitalu. Jeżeli natomiast przychodzą telefony tutaj także i do nas, dlaczego nie odbywa się to w sali pod Aniołem w ratuszu, tak jak zresztą zapowiadaliśmy. W momencie, kiedy pojawi się większa ilość szczepionek, wtedy to szczepienie będzie się odbywało w sali pod Aniołem i postaramy się z pewnym wyprzedzeniem, mam nadzieję, że nasz szpital też z pewnym wyprzedzeniem taką informację o większej ilości szczepionek dostanie. Będziemy powiadamiać Państwa o tym, że to szczepienie będzie się odbywało w ratuszu, w sali pod Aniołem. Za pośrednictwem, myślę, naszej telewizji, ale też i internetu i może nawet, jeżeli czas pozwoli, jak w formie takich ogłoszeń papierowych rozwieszanych na mieście. W minionym tygodniu, to jest od 25 do 31 stycznia, na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy łącznie 8 zgłoszeń, które dotyczyły 3 pożarów oraz 5 miejscowych zagrożeń. I tak oto w poniedziałek 25 stycznia po godzinie 21 zostaliśmy wezwani do miejscowości Bliszczyce.
Z uzyskanego zgłoszenia wynikało, że w jednym z wolnostojących budynków gospodarczych znajdują się niezidentyfikowane substancje chemiczne. Postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami przy tego typu zdarzeniach, dokonano za pośrednictwem stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego, polskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zgłoszenia zapotrzebowania na zadysponowanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W chwili przybycia do zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejscu obecni byli już funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Strażacy z Głubczyckiej JRG dokonali pomiaru temperatury panującej w pomieszczeniu przy użyciu kamery termowizyjnej. Wykorzystując posiadane urządzenia wykrywcze, sprawdzili również poziom stężenia gazów palnych i toksycznych oraz występowanie napięcia w instalacji elektrycznej, nie stwierdzając jakiegokolwiek zagrożenia. Po przybiciu na miejsce specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Kędzierzyna-Koźla, strażacy zabezpieczeni w ubrania ochrony przeciwchemicznej i sprzęt ochrony układu oddechowego weszli do wnętrza pomieszczenia w celu przeprowadzenia rozpoznania i pobrania próbek znajdujących się tam substancji. Na szczęście przeprowadzona analiza wykazała, że przechowywane chemikalia są substancjami niepalnymi, nie charakteryzują się właściwościami utleniającymi lub wybuchowymi. Również w poniedziałek 25 stycznia po godzinie 22 strażacy z jednostki OSP w Baborowie interweniowali na terenie swojej miejscowości na osiedlu akacjowym, gdzie udzielali pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w zniesieniu pacjenta do karetki. W miniony wtorek 26 stycznia przed godziną 8 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodowym, do którego doszło w Klisinie na odcinku drogi wojewódzkiej nr 416. Skierowani do akcji strażacy w momencie przybycia zastali na miejscu Volkswagena Passata, który wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Autem podróżowała jedna osoba. Równolegle z zastępami PSP na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, przystępując natychmiastowo do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanej kobiecie, która po wstępnym zaopatrzeniu została przewieziona do szpitala w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki. W czwartek 28 stycznia przed godziną 8.16 interweniowaliśmy w Głubczycach na ulicy Klasztornej, udzielając pomocy ZRM-owi w ewakuacji pacjenta z mieszkania do karetki. Ponadto w minionym tygodniu trzykrotnie wzywani byliśmy do ugaszenia pożaru w sadzy w kominie. Zdarzenia te miały miejsce w Głubczycach na ulicy Mickiewicza, w Dziećmarowie oraz w Pomorzowiczkach. Szanowni Państwo, miniony piątek 29 stycznia był ostatnim dniem służby młodszego kapitana inżyniera Arkadiusza Fulneczka pełnionej w Głubczyckiej Komendzie. Na podstawie decyzji opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 lutego 2021 roku został on służbowo przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Funkcjonariusza oficjalnie pożegnał starszy brygadier magister inżynier Wojciech Semeniuk, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, przekazując szczere podziękowania za ponad 7-letni okres współpracy i zaangażowania na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu głubczyckiego. Na kolejne lata pożarniczej służby strażacy i pracownicy naszej komendy złożyli odchodzącemu funkcjonariuszowi najserdeczniejsze życzenia. Nade wszystko dobrego zdrowia, pogody ducha, dalszych awansów, spełnienia wszystkich marzeń i rodzinnego szczęścia. To na dziś wszystkie informacje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień. Dzień dobry. Policjanci w ubiegłym tygodniu interweniowali blisko 120 razy. Interwencje te dotyczyły przemocy w miejscach zamieszkania, osób będących pod działaniem alkoholu, czy podejrzeń podpalenia popełnienia przestępstwa. To jest włamanie do posesji czy nietrzeźwi kierujący. W 4 przypadkach policjanci potwierdzili zaistniałe przestępstwa na miejscu przeprowadzania interwencji. Teraz prowadzone są w tych sprawach dalsze czynności. Podczas minionego tygodnia policjanci zatrzymali również 5 osób. 2 osoby to podejrzani o włamanie do posesji na terenie gminy Baborów oraz 2 osoby zatrzymane do tak zwanego wytrzeźwienia i 1 osoba zatrzymana w związku z tym, że była poszukiwana nakazem aresztowania. Do policjantów ruchu drogowego młodszego aspiranta Błażeja Starczewskiego oraz starszego posterunkowego Patryka Pasikowskiego wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który przewoził w samochodzie swoją babcię. Mężczyzna poinformował policjantów, że stan zdrowia babci z minuty na minutę się pogarsza, ponieważ wystąpiły u niej powikłania pooperacyjne. Jechali oni z terenu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, a odległość do szpitala była na tyle duża, że nie można było czekać na przyjazd pogotowia. W stanie, jakim znajdowała się kobieta, każda sekunda była na wagę złota. Mundurowi podjęli natychmiastową decyzję o eskorcie do szpitala w Głubczycach.
O całym zajściu funkcjonariusze powiadomili dyżurnego jednostki, który koordynował działania i przekazał informacje do szpitala, gdzie czekali już lekarze na przyjazd patrolu. Postawa policjantów przyczyniła się do uratowania życia 85-letniej mieszkanki Kędzierzyna Koźla. To jeden z wielu przykładów pokazujących, jak z ważnymi i odpowiedzialnymi na co dzień zadaniami muszą mierzyć się stróże prawa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się w Starostwie Powiatowym z włodarzami wszystkich gmin naszego powiatu. Rozmawiamy o tym, jakie mamy plany, te krótko- i długoterminowe, jakie mamy założenia, jakie mamy budżety. Będziemy rozmawiali również o swoich problemach i o tym, co zrobić, aby mieszkańców naszego powiatu, naszych gmin zadowolić i spełniać ich oczekiwania. Mam nadzieję, że będą to owocne dyskusje i wszystko to, co dzisiaj ustalimy, będzie skutkowało być może nowymi, fajnymi inwestycjami, bo wkraczamy również w nowy okres programowania środków unijnych. Mam nadzieję, że spotkanie będzie owocne dla dobra naszych mieszkańców i naszych samorządów. Dzień dobry, witam Państwa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Szanowni Państwo, pomimo panującej pandemii i wszystkich obostrzeń, staramy się jako szkoła, placówka funkcjonować w miarę normalnie jak na obecne czasy. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach. Ostatnio odbyła się olimpiada szkolna matematyczna, która cieszyła się sporym zainteresowaniem, a prędzej, wcześniej, jeszcze końcówka ubiegłego roku, nasi uczniowie zakwalifikowali się do kolejnych szczebli olimpiad, a są to Marysia Artymiak, która przeszła pomyślnie etap okręgowy i zakwalifikowała się do etapu centralnego olimpiady wiedzy o żywieniu i żywności. I bardzo chcielibyśmy tu Marysi pogratulować i trzymamy kciuki już za etap centralny. Z kolei Łukasz Biernacki zakwalifikował się do okręgowego szczebla olimpiady wiedzy o historii. Ponadto dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Głubczycach organizujemy od stycznia zajęcia dodatkowe z matematyki dla wszystkich uczniów klas maturalnych. Są to zajęcia stacjonarne, oczywiście w pełnym obostrzeniu sanitarnym, zgodnie z przepisami. Nasi uczniowie potrzebują takich zajęć i tutaj wielkie podziękowania dla Starostwa Powiatowego za wsparcie i umożliwienie przeprowadzenia tych dodatkowych zajęć. Oprócz tego, korzystając z tego, że nie ma naszej młodzieży, za którą oczywiście tęsknimy, staramy się wykonywać remonty i w ostatnim czasie wykonaliśmy remont schodów prowadzących do podziemia szkoły. Wykonaliśmy kompleksowy, właśnie kończymy ten remont, kompleksowy remont pokoju nauczycielskiego, począwszy od sufitów aż po podłogę i nowe wyposażenie. Remontu również doczekała się nasza biblioteka, w której powiększył się w tamtym roku księgozbiór, bo otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych z projektu na uzupełnienie i wyposażenie naszej biblioteki w nowe pomoce dydaktyczne, dlatego też postaraliśmy się o wyremontowanie tych pomieszczeń.